Pierwszy raz nagrywamy z Anią bloga, więc i się właśnie vloga, zbieramy się, tu jest Aston. Będziemy jechały do Torunia i zobaczycie, gdzie my jedziemy dzisiaj, czy powiemy, gdzie jedziemy, czy nie mówimy, gdzie jedziemy. Nie, wyjdzie. A poza tym i to i tak będzie w tytule pewnie potem. Cały sens. Ale Aston jakiś szczęśliwy, że można go pogłaskać, bo kreska kostką się zajął, ale zaraz się zorientuje i przyjdzie. Chodź, oczywiście, krecha. Że przyjdzie. No tak. Patrz, nawet udało mi się włączyć. Ania jest piękna, ja jestem brzydka, ale to się wyrównuje dzięki temu. No dobra, już dosyć żartów, mówienia o wyglądzie i do dzieła. Na pierwszego vloga chciałyśmy jakiś temat taki, który byłby dla nas bardzo istotny. Obie kochamy zwierzęta, więc za chwilę znajdziemy się w bardzo istotnym dla zwierzaków miejscu. Nawigacja jak nam pokazuje? 28 minut. Do celu, tak? Tak. Idziemy 12 minut. Trochę się niestety spóźniłyśmy, ale zobaczcie, jaka tu jest super droga i zaraz jesteśmy na miejscu. Jak już słyszycie chyba szczekanie, to możecie się domyślić, gdzie my jesteśmy. W Toruniu! Jesteśmy w Toruniu, w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Przyjechałyśmy, żeby wam pokazać, jak to schronisko wygląda i zachęcić was do adopcji, ale do świadomej adopcji, bo trzeba oczywiście pamiętać, że nowy zwierzak to nowy członek rodziny. Więc nie a nie można, prezent. A nie prezent, więc nie można takiej decyzji podejmować bez przemyślenia jej. Przed wyjściem do schroniska jest takie miejsce, gdzie można zostawić dary dla schroniska. Wszystko jest bardzo fajnie oznaczone, żeby było wiadomo, co zostawiać, czego nie zostawiać. Także dobra robota. A tu macie godziny otwarcia schroniska, jakbyście chcieli zajrzeć. A po schronisku prowadzi nas fantastyczna Sylwia. Odwiedziny zaczęłyśmy od młodzieży. Zobaczcie, jaka tutaj jest energia. Lecimy dalej, zobaczcie psie wizytówki. Zobaczcie, ile super piesków czeka na adopcję. Miejmy nadzieję, że szybko znajdą dom. Na Facebooku schroniska macie dużo informacji na temat podopiecznych. My mamy tutaj obok taki psiak, taki wybieg. Na spacer zabierzemy zaraz Rymka, który jest już w schronisku od 2 lat, ma 10. Także bardzo fajny, radosny piesek, idziemy go zobaczyć w akcji. Wiemy, że no nie damy rady wziąć zwierząt do domu, ale jesteśmy dla nich tutaj chociaż, nie? Tutaj mamy, tu się nazywa Psi Park, właściwie to jest taki nasz teren już schroniskowy. 3 września mamy tutaj dużą imprezę schroniskową, może macie czas, chcecie zajrzeć. Już będzie 10. edycja, ten piknik nazywa się Piknik Przyjaciół Schroniska i mnóstwo ludzi się angażuje, jest mnóstwo nagród, loterii fantowej, mnóstwo wystawiających się osób, więc tutaj cały teren, to jest po prostu tyle ludzi. No i też można przyjść z psiakami. Bardzo fajnie, to jest. No widzisz, jak... On ma też twoją kochaną wolontariuszkę, która z zawsze wychodzi. A, przyjedzie z psem. Nie, nie mogę. Mati byłby zazdrosny. Jest Mati. Nie ten duży Mati. Ojej. A, bo to jest jego piłeczką tam. Te szczeniaki nie mają zdania. Takie czarne. No. No i co teraz? No, takie co teraz? Cudne jesteście, nie? Piękne. Takie cudne. Takie piękne. Jeju! Jezu, dobra, co ty zazdrośniku? Ty zazdrośnik taki, że widzę tutaj. A ty? A ja przybyłam. Nie wolno. Ale w schronisku są nie tylko psy. O jeny, już się chcą widać. No bo one myślą, znaczy wiedzą, że tu jedzonko będzie. Cześć! Chce nas na stałe? Tak, tak, bo one sobie będą gryźć. No bo tu już czuję się jabłuszko, bo one uwielbiają takie słodkie. Chłopaki, to tutaj najpierw skończy jedno, a potem no. Będziesz jej drugie. Ale... Bo tutaj ma takie cygarko. A już by chciał, ale co ty mi tutaj na tego trampka? Czysty trampek, ej. A tu koty, wybieg, który mają na zewnątrz i zaraz zobaczymy również drugą część, gdzie są koty w środku. To jak śmiesznie wygląda. Ale śpiewał. Małpy też siostry trafiają po prostu. Gdzieś tam urodzone cicho na ulicach, cichy mańki. Ale już to poza nas się oswajają dopiero. O tak, jakie kuleczki.
jest rodzeństwo. Atlanta, Kansas i Denver. O tak, już wiem jak przybliżać. Dobrze. To ja No i co ja mam robić? No, mówić coś mądrego. Przybliżam do ciebie, powiedz coś mądrego. Fajne te koty, co? Także pracownicy i wolontariusze schroniska robią super robotę, ale oczywiście zawsze najlepiej dla zwierzaków jest, kiedy znajdą swój docelowy dom, dlatego warto zwierzaki adoptować, zapewnić im komfort życia, ale oczywiście trzeba taką decyzję bardzo dobrze przemyśleć, bo to jest członek naszej rodziny. A my wracamy już do domu. I jesteśmy na miejscu, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli nie, to nie wiem co, ale będziemy nadal próbowały. To jest nasz chyba pierwszy wspólny vlog? Nie, już coś pierwszy nagrywa. Wywiad kiedyś był. A wywiad żeśmy nagrywały, ale vlog to jest pierwszy, więc bądźcie wyrozumiali dla nas i widzimy się następnym razem. Pa! Pa!